Telewizja w Polsce wraca do Państwa, trwa nasz poranny program, a teraz na naszej antenie pora na wyjątkowy temat, bo temat związany z naszymi bohaterami, ze spełnionymi marzeniami, no i z tym, jak dzisiaj pamiętamy o naszych bohaterach, jakich nagradzamy za to, że ryzykowali swoim życiem, a często te życie oddawali za naszą ojczyznę, abyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, cieszyć się wolnością, cieszyć się. Polską. o tym wszystkim porozmawiam z moimi państwa gościem którym jest Jan Józef Kasprzyk, szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych Dzień dobry panie ministrze. dzień dobry panu Dzień dobry państwu Witam i zaczniemy naszą rozmowę od, spełnionego marzenia od marzenia wyjątkowego aby ponownie znaleźć się w naszej ojczyźnie od sprawy która jest w pewien sposób takim symbolem właśnie tego, że często nasi kombatanci walczący za granicą nasi bohaterowie weterani byli później rozsiani po całym świecie mieli tr trudności żeby Powrócić do swojej ojczyzny. Zaczniemy od sprawy pana Józefa Kowalczyka. Proszę na początek, panie ministrze, powiedzieć, kim jest pan Józef Kowalczyk. Pan Józef Kowalczyk jest osobą, która w jakimś sensie symbolizuje nasze bardzo trudne losy dwudziestowieczne. Mianowicie pan Józef urodził się na Podchalu w okresie międzywojennym. Wojenne losy rzuciły go aż do Palestyny, gdzie dotarł w 1943 roku i wstąpił do drugiego korpusu polskiego. Walczył w całej kampanii włoskiej o półwysep peniński, wykazał się ogromnym męstwem w czasie bitwy o Monte Cassino, otrzymał za to krzyż waleczny, otrzymał krzyż Monte Cassino, przeszedł całą kampanię włoską i po wojnie znalazł się w Wielkiej Brytanii. Nie chciał wracać do Polski, do Polski okupowanej przez komunistów, pozostał na emigracji. Los rzucił go w 1965 roku do Australii i tam przebywał aż do lipca tego roku. Jego największym marzeniem była możliwość powrotu do Polski, powrotu do ojczyzny, powrotu na rodzinne podhale. To marzenie się spełniło. Pan Józef powrócił do kraju, ale okazało się, że trzeba dopełnić jeszcze pewnych formalności, ponieważ pan Józef nie figurował nigdy, bo nigdy nie ubiegał się o uprawnienia kombatanckie. Miałem zaszczyt w końcu sierpnia odwiedzić pana Józefa w jego miejscu, gdzie teraz przebywa nieopodal rodzinnej jego miejscowości tydzień później z wizytą był tam wiceminister spraw wewnętrznych który potwierdził jego polskie obywatelstwo i można powiedzieć historia zatoczyła koło marzenie człowieka który 79 lat temu opuścił granice Polski w wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej marzenie się spełniło powrócił do wolnej Polski. Tutaj chce z nami żyć, tu chce z nami funkcjonować, tu chce opowiadać młodemu pokoleniu nie tylko o swoim doświadczeniu wojennym, ale również o tym, czym jest dla niego Polska, czym jest również dla niego bohaterstwo. Bo kiedy powiedziałem, że witamy w Polsce bohatera, on się rozpłakał, mówi: Ja nie jestem, proszę pana, bohaterem. Bohaterowie spoczywają na cmentarzach. Ja po prostu wypełniałem swój obowiązek. I jeszcze z ogromnym wzruszeniem powiedział dla mnie największe marzenie to było wrócić do wolnej ojczyzny, tutaj złożyć kiedyś swoje, swoje kości, ale na razie oddychać polskim powietrzem, bo nigdzie na całym świecie powietrze nie jest tak wspaniałe jak w Polsce. No właśnie, powiedział pan, jest pan wolnym człowiekiem, obywatelem naszej dumnej, kochanej ojczyzny, za którą pan walczył. Ta wojenna wędrówka zakończyła się, jest pan w domu. Jednak dla wielu naszych weteranów ta wędrówka cały czas trwa, bo Rosjanie są, tak jak zwróciłem uwagę na samym początku naszej rozmowy, po całym świecie. 1. 2 września z inicjatywy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odbył się w Warszawie światowy zjazd weteranów, to największe takie wydarzenie w okresie powojennym. Przyjechało ponad 300 weteranów z całego świata, istotnie rozsianych po całym świecie, bo weterani, którzy przyjechali do Polski, reprezentowali 14 państw położonych na czterech kontynentach. Byli kombatanci z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Australii, właśnie Wielkiej Brytanii ale również z kresów wschodnich, z Grodzieńszczyzny z Wileńszczyzny z Podola z Wołynia, a zatem widzimy, że te nasze polskie dzieje spowodowały iż Polacy rozproszeni zostali właściwie po całym świecie ale kochają cały czas Polskę pragną do niej wracać nie zawsze już Mogą na cały czas swego żywota powrócić, bo tam założyli rodziny, bo tam już ułożyły się ich losy, ale zawsze, tak jak opowiadali nam na placu Piłsudskiego 1 września, z ogromną tęsknotą powracają w miejsca nie tylko swojego dzieciństwa szczęśliwego, ale również w miejsca, gdzie walczyli o niepodległość Polski, o to, abyśmy byli wolni. No właśnie, i często dzisiaj część osób zadaje takie pytanie, czy było warto walczyć, czy było na przykład. Warto wzniecać powstanie warszawskie? Czy było warto walczyć o wolną ojczyznę, kiedy ta walka wydawała się czymś beznadziejnym? Podczas swojego przemówienia pan minister powiedział takie słowa, które myślę, że są świetną odpowiedzią na takie komentarze, takie pytania zadawane o to czy było warto. Tamte pokolenie nie zadawało w ogóle takiego pytania, czy warto, po prostu walczyło. A no właśnie, my często przy okazji czy rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego czy rocznicy wybuchu II wojny światowej zastanawiamy się, czy było warto, czy może trzeba było postąpić inaczej, czy wzniecanie jakiejkolwiek insurekcji to jest obłęd, czy też przeciwstawienie się największym totalitaryzmom XX wieku, jak to uczyniła Polska w 1939 roku przeciwstawiając się narodowym socjalistom niemieckim i bolszewickiej Rosji to był błąd, może trzeba było powiedzieć kapituluję, może trzeba było powiedzieć podejmę jakąś formę współpracy dla ratowania tkanki narodu. Otóż, kiedy rozmawia się z kombatantami i mówi, że taka dyskusja w Polsce się przewija, oni mówią, tak my ją śledzimy, ale ona jest zupełnie historyczna. Dlatego, że my takich pytań, po co, dlaczego, za ile, czy warto, nie zadawaliśmy. My byliśmy wychowani w kulcie niepodległości, mówią kombatanci. Ukształtowani byliśmy przez naszych rodziców, przez naszych dziadków, którzy odzyskali coś, co jest najcenniejsze w życiu narodów i państw czyli niepodległość Polski. Odzyskali ją 100 lat temu. I wychowali właśnie to pokolenie w kulcie ogromnej służby niepodległej Polski służby, która często wymaga również ofiary. A zatem, kiedy z powstańcami warszawskimi rozmawiamy 1 sierpnia i prowokacyjnie pytamy, czy było warto, to, czy to nie był obłęd? Oni mówią, ależ skąd? Myśmy wiedzieli, że to jest naturalna konsekwencja naszego wychowania, naszej egzystencji że nie wolno stać biernie wobec zła, że trzeba złu przeciwstawiać się, że trzeba odzyskać suwerenność Rzeczpospolitej. Podobnie jeżeli rozmawiamy o roku 1939, o okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej, również o okresie walk powojennych. Nasi weterani mówią, my naprawdę takich pytań, Pytań sobie nie stawialiśmy. Oddawaliśmy z siebie wszystko dla Polski, dla Wspólnoty, dla narodu. A czy dzisiaj młode pokolenia są wychowywane w kulcie niepodległości? Czy może jeszcze wiele pracy zostało do zrobienia, aby w takim kulcie młode pokolenia wychowywać, aby właśnie przekazywać te słowa, o których pan minister przed chwilą mówił, o tym, że nie zadaje się pytania, czy warto walczyć o wolność swojej ojczyzny? Niestety jesteśmy narodem, jesteśmy państwem, który boryka się z, ze swoją też w jakimś sensie tożsamością. To jest wynik lat PRL-u, ale również pewnych zaniechań, zaniedbań okresu pierwszych lat III Rzeczpospolitej. Ale wrócił. Patriotyzm do młodego pokolenia. Jestem o tym głęboko przekonany. Widziałem młodych ludzi, którzy właśnie na placu Józefa Piłsudskiego z rąk weteranów otrzymywali taki testament II Rzeczpospolitej, przygotowany przez weteranów walk o niepodległość i wręczany przedstawicielom młodego pokolenia żołnierzowi wojska polskiego, policjantowi, harcerzowi, strzelcowi, uczniom szkół i okazuje się, że ten kodeks wartości, który był dla drugiej Rzeczypospolitej, dla pokolenia drugiej Rzeczypospolitej bardzo ważny, teraz powraca po okresie przerwy wiadomej w okresie PRL-u. Jednak to Przetrwało, to w jakimś sensie sinusoidalnie powróciło. I chwała Bogu, to młode pokolenie urodzone już w wolnej Polsce, tak jak rozmawiamy z przedstawicielami młodych ludzi, chce w tamtym pokoleniu, w pokoleniu II Rzeczypospolitej, w pokoleniu Polski Podziemnej, znajdować swoje źródło siły, swój kodeks wartości, swój przede wszystkim punkt odniesienia. I to jest bardzo pocieszające. To jest coś, co napawa nadzieją na przyszłość, że naród przetrwa.

Bo przetrwają wartości, które ten naród scalają. A czy dostrzega pan minister w tym momencie jakieś zagrożenia, które mogłyby wpłynąć, że jednak te wartości mogą zostać w pewien sposób zapomniane? Oczywiście, dlatego że żyjemy w świecie, w którym pojęcia naród, pojęcie państwo, pojęcia patriotyzm często schodzą na plan dalszy. Dlatego przed nami jest też ogromna praca, aby w duchu i w, 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 w sferze tych wartości młodych ludzi wychowywać. Zbywać, ale oczywiście zagrożenia takowe istnieją. Kosmopolityzm w pewnym momencie był modny, ale na szczęście teraz, w moim przekonaniu, staje się modny patriotyzm i to jest pocieszające. No właśnie, bo kosmopolityzm nigdy w historii chyba się nie udał, natomiast patriotyzm jednak miał swoje sukcesy i ma cały czas i tego patriotyzmu powinniśmy nauczać i się tego patriotyzmu trzymać. Mówiłem na początku naszej rozmowy, że będziemy rozmawiali właśnie o spełnionym marzeniu o powrotach naszych weteranów, o ich święcie, ale też o tym jak Polska, jak Polacy nagradzają swoich weteranów i teraz o wyjątkowych medalach, które zostały przygotowane na stulecie odzyskania niepodległości, które po raz pierwszy pan minister miał przyjemność, zaszczyt wręczyć. 2 września w Teatrze Polskim, w czasie koncertu poświęconego, dedykowanego weteranom, którzy, jeszcze raz przypomnę, przybyli z całego świata, miałem zaszczyt po raz pierwszy wręczyć medal Probono Bono Polonię, dla dobra Polski. To jest medal ustanowiony z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I tym medalem honorować będziemy osoby, które mają istotny wkład w odzyskanie przez Polskę suwerenności. Myślę tu o weteranach, o działaczach opozycji antykomunistycznej, ale również które starają się kultywować i Popularyzować tradycję niepodległościową. Dlatego wśród odznaczonych byli również historycy. Byli również przedstawiciele młodego pokolenia, którzy w różnych formach, na przykład choćby poprzez akcję Bohaterom, starają się przypominać nam o dawnych czasach i honorować weteranów. Ten medal ma Oczywiście charakter symboliczny jest to takie wyróżnienie i podziękowanie, które będziemy przez najbliższe miesiące przyznawać tym szczególnie zasłużonym. Ale to oczywiście nie jedyna forma wsparcia naszych weteranów. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych jest tą agendą rządową, która każdego dnia udziela również wsparcia finansowego, udziela pomocy, udziela przekazuje środki finansowe na potrzeby seniorów, weteranów, którzy tej pomocy potrzebują. Znacząco podnieśliśmy budżet przeznaczony na ten cel. Zgodnie z zapowiedzią pana premiera Mateusza Morawieckiego złożoną 1 sierpnia, w przyszłym roku będzie to budżet jeszcze dwukrotnie większy. Chodzi o to, aby nie tylko w sferze symboli pamiętać o weteranach, ale również pamiętać o nich i wspierać ich w tym codziennym bycie. Pamiętajmy, że to są osoby, które mają średnio 94-95 lat. Stąd na przykład wdrożyliśmy dwa lata temu i realizujemy program dofinansowania aparatów słuchowych dla nich. Dofinansowania w 100%. Bo jest to rzecz, przedmiot, który bardzo ułatwia im funkcjonowanie. Czyli wspierać ich czynem, tak jak oni czynem walczyli za naszą wolność. Dokładnie tak. Panie ministrze, na koniec naszej rozmowy chcę jeszcze zapytać o właśnie łączenie pokoleń. Powiedział pan minister, że te medale są wręczane różnym osobom reprezentującym właśnie różne pokolenia weteranów, osób, które walczyły w czasach PRL-u, również osób, które dzisiaj promują naszych weteranów, starają się ich uhonorować, przywracać pamięć i ideę, która wtedy przyświecała naszym bohaterom. Pytanie o to co się stanie kiedy naszych weteranów zabraknie czy ta idea to łączenie które pokoleń które mamy z którym mamy do czynienia w tym momencie, e, przetrwa w jakiś sposób musi przetrwać musi przetrwać bo to jest jedyna nie, moim zdaniem sytuacja w której nastąpi ciągłość narodu ciągłość trwania narodu bo naród trwa wtedy kiedy opiera się na tych samych fundamentach na tym samym fundamencie na tym samym kodeksie wartości Dlatego wszelkie uroczystości spotkania przedsięwzięcia które które odbywają się z udziałem weteranów, mają charakter wielopokoleniowy. Chodzi o to, aby spotykać młode pokolenie z pokoleniem właśnie weterańskim kombatanckim, żeby mogli rozmawiać, żeby mogli przekazywać sobie nie tylko historie przeszłe, ale również właśnie ten kodeks wartości. Kiedy weteranów już wśród nas nie będzie, bo taka jest naturalna kolej rzeczy, jestem przekonany, że młode pokolenie poniesie ze sobą te idee, które kombatanci niosą jeszcze ze sobą mimo już sędziwego wieku. Bo to jest bardzo podobna sytuacja, i kombatanci o tym mówią, jak w okresie II Rzeczpospolitej traktowano i podchodzono do powstańców styczniowych. Oni też w pewnym momencie odeszli, ale w jakim sensie nie tylko stali się symbolem, ale stali się wychowawcami pokolenia II rzeczypospolitej. I mam nadzieję, że stanie się tak i współcześnie. I tej nadziei się trzymajmy, drodzy Państwo, moim Państwa gościem był minister Jan Józef Kazczyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Panie Ministrze. Dziękuję za dziękuję rozmowę i Panu, życzę dziękuję dobrego dziękuję. Państwu. A Państwa zapraszam do tego, aby pozostać z porannym programem telewizji w Polsce.pl. Przed nami chwila przerwy, ale wracamy do państwa już niebawem.